Witajcie! No słuchajcie, kamera mi się nie chciała włączyć, także nie pokazałem wam, jak te wtryski ściągam, ale wtryski ściągnięte. Zaraz będę tutaj, Andrzej przyszedł, jeszcze Robert przyjdzie, będziemy sprawdzać ciśnienie na tłokach. No i wszystko się zgadza zgodnie ze sztuką, także tak jak tam proponowaliście, żeby najpierw na sucho, potem kapkę oleju i żeby to wszystko będzie sprawdzone, to wam powiem. Chociaż widzę, że tu bateria, ona słaba jest, ona długo nie pociągnie, muszę ją jeszcze podłączyć. No coś się zablokowało, nie chciała mi się włączyć, myślałem, że prądu nie ma, tutaj jedna kreska. No w każdym razie ten. Na pewno to sprawdzę i wam powiem, jak ta sprawa się przedstawia z wtryskami, bo tam mi zostały, słuchajcie, jeszcze w tych gniazdach podkładki, te miedziane. Muszę je wydłubać. Mam dwie nowe zapasowe, ale Robert przyniesie jeszcze, bo mówi, że ma w domu, także pojechał tylko coś zjeść i zaraz przyjdzie i będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie jak trzeba. A w międzyczasie, słuchajcie, tu znalazłem bardzo ładne mocowanie prądnicy, także zamontujemy tutaj tą prądnicę, co trzeba. Bo pamiętajcie, że to jest 48 rok i tutaj już ta prądnica była w ten sposób mocowana, a nie na ten ceownik tutaj, co miał wychodzić taki i ten, i to było inne. Także tu w 48 roku było tak, widzicie, tu cały czas się moczy i dopóki tam to się nie uspokoi, to na razie nie będziemy ruszali, ale tymczasem zajmiemy się tutaj tym, czyli ściągnięcie bębna hamulcowego i ruszenie tym kołem to jest priorytet. No i jak to się założy, to z powrotem pokrywę skrzyni biegów zakładamy i tu praktycznie będzie już montaż wszystkiego do kupy. Fotela nie mam, mam takie zwłoki fotelowe właściwie, bo to nie można inaczej nic po prostu nazwać, ale po prostu założę to, co mam, bo jak ja, słuchajcie, odratowałem te skrzynki do akumulatorów, być może to ktoś będzie chciał oryginalnie sobie po prostu odratować ten fotel, no jest to możliwe, no a jeżeli po prostu, bo ja takiego fotela nie mam, bo bym przecież dorzucił, ale nie mam, no niestety. Także tak wygląda, tutaj działamy wszystko powolutku do przodu, tymczasem idę podłączyć jeszcze raz kamerę i będę wam, może mi się uda ją jakoś wzmocnić, żeby nagrać tutaj, jak będziemy sprawdzali wtryski, a jak się nie doładuje, no to wtedy już trudno, powiem wam, jakie były wskazania na zegarze i jakie będą z tego wnioski i co będziemy z tym robili. No to tyle, także pozdrawiam wszystkich miłych, sympatycznych widzów i tych mniej sympatycznych. Hejtujcie jak chcecie, jak wam to ulży, po prostu to piszcie, to tam wam tylko w głowie siedzi. Zapraszam do komentowania. No to mieliście przykład, znaczy przykład, wstęp taki po prostu, jak wyciągałem tutaj te wtryski, znaczy jak wyciągnąłem już tutaj w tej chwili założony ten wtrysk, zegarek, czekamy na Roberta, jeden będzie kręcił, drugi będzie tu zmieniał, patrzył co i jak, no i podziałamy sobie. W tym czasie, słuchajcie, no niestety takie dwie roboty naraz robię, w tym czasie przykręciłem już tutaj, Andrzej pomógł, przytrzymał czy coś tam, mocowanie prądnicy, także zetor już będzie zaraz coraz bliżej kompletowania. Ten drążek gdzieś miałem tutaj, co idzie stąd od tego wąsa układu kierowniczego tutaj do tej przekładni i gdzieś on po prostu był, ale nie mogę go znaleźć. Na pewno gdzieś go mam, to jestem pewny, ale niestety gdzieś mi się schował. No, także to zaraz powolutku wszystko będziemy kompletować, bo tu to jest co innego, gdzieś coś takiego miałem, o tu jest jeden, o i to nawet, kurczę, oryginalny, ale to chyba to jest chyba do tego co tu stoi przygotowany, to nie będę go ruszał, bo potem będę znowu z kolei do niego szukał. Tu mam, nie, to jest przedni, a to co to jest, to nie wiem co to jest, ale na pewno zetorowskie. O, tu jeszcze jest jeden. O, i to jest może... A może to ten? No, chyba to ten. To jest chyba ten. O. Niebieski, bo od innego. Ale co to za różnica? Istotne jest to, żeby to pasowało. A nie tam, że od tego, czy od tamtego. Bo jak się okaże, że jest dobry. Tu. Czekajcie, tylko tak o przymierze. O i nie, on jest za długi. Kurczę.
Bo wtedy to będzie, to jest, nie, to jest od czegoś innego musi być. No trudno, to tego nie ruszymy, ale ja zmierzę taki, żeby był ten co trzeba. Bo to jest od tego ten niebieski. Ja go tutaj dam, żebym pamiętał. No, widać ewidentnie, zobaczcie tą długość, zobaczcie tą długość. On jest jakiś przedłużany, coś tutaj musiało być inaczej kombinowane, nie wiem. To nie będziemy go zakładać. No, to w każdym razie to znajdę. I co jeszcze tutaj przy tym? No koło, kurczę, słuchajcie, przed chwilą byłem tutaj z tym, ze ściągaczem i chciałem to sobie zdjąć, ale nie mam takiego ściągacza dużego i nie zdejmę. Także to po prostu jeszcze chwilę musi poczekać. Tu próbuję to odkręcić, tą piastę od bocianowską, bo ona tutaj nie powinna być, także to trzeba stąd wywalić. Popsikałem substancją, ale jeszcze to się trzyma tak, że nie ruszę tego po prostu, a nie chcę złamać klucza kolejnego, bo wy nie wiecie jeszcze, słuchajcie, bo tu ostatnio i to dosłownie przy byle śrubce. O, zobaczcie, ta grzechotka, widzicie, poszła mi całkiem. I ten, i jest lipna, tu się to nie chce nic dziać, przekręcam, nic się z tym nie dzieje. No i przy takiej białej śrubce po prostu strzeliła mi ta. No trudno się mówi, także trzeba, to są rzeczy zużywalne i nie ma co się tutaj nad tym zastanawiać. No trzeba po prostu to zrobić, znaczy zrobić. Ja to chciałem wyrzucić, a Robert mówi, że to się da zrobić, że on to już takie rzeczy robił, no to super. Dobra, ale wracajmy do tego. No i co? Czekamy jeszcze na Roberta, zaraz będzie, bo coś tam zjadł, czy zje i zaraz przyjdzie. Będziemy sprawdzali ciśnienie na tłokach. No słuchajcie, ciśnienie sprawdzone, no niestety pierścienie siedzą, bo tutaj ciśnienie wychodzi 2, 2,1, 2,2, więc tu po prostu będziemy ściągali jeszcze głowicę i jeszcze raz zaglądamy do silnika. Zobaczymy w tym momencie, jak wyglądają tłoki, jak wyglądają cylindry i będziemy wszystko jeszcze sprawdzać, także ze sprzedażą się wstrzymujemy, dopiero jak on będzie już zrobiony, taki, że śmiało można nim wyjechać, wtedy pogadamy o sprzedaży i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie reasumując, przód zawieszenie zrobione, nowe, pompa nowa, skrzynia biegów nowa, MOS nieruszony, podnośnik nowy, hamulce nowe, zwolnice przejrzane, wymienione o-ringi, simmeringi, wszystko po prostu nowe. Także praktycznie maszyna jest nowa, można powiedzieć. Trzeba tylko tutaj to serce mu zrobić i po tym będzie wszystko wiadomo, po prostu sprawdzimy go wtedy jeszcze raz. No, mieliśmy podstawy do tego, żeby myśleć, że on tutaj po prostu jest w porządku, bo on naprawdę fajnie wyglądał. Błędem było to, żeśmy po prostu nie zdjęli tutaj tych tłoków wcześniej. No ale nic, to wszystko miało być po prostu trochę za szybko, żeśmy to zrobili. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także zaglądniemy tutaj jeszcze, słuchajcie, do cylindrów jeszcze raz i wszystko będziecie mogli zobaczyć, bo tam pamiętam, jak robiliśmy na samym początku remont tego ciągnika, to i było ciemno i to było jeszcze praktycznie luty, więc też nic nie było widać na tamtych filmach. Tu mam nadzieję, że wszystko będzie widać jak należy i będziemy mogli wszyscy zobaczyć, co tutaj w tym ciągniku słychać. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'm a